W ostatnim czasie przeszukiwałem internet, żeby znaleźć coś ciekawego, co mógłbym dla was nagrać. I ostatnio trafiłem na zapis świata o nazwie Dom Ekipy w Minecraft. Nie wiem, czy to będzie aktualny dom ekipy, poprzedni dom ekipy, czy może jakiś przyszły dom ekipy. Zaraz to sprawdzimy, ponieważ świat już jest zainstalowany u mnie na komputerze. Jedyne co, to zanim rozpoczniemy, to chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ dom ekipy w Minecraft. Jak widzicie, jesteśmy oczywiście w Minecrafcie i mamy ten świat przed sobą stworzony. Jest to jedyny świat. Usunąłem wszystkie światy, które mam na singlu, żeby miał ten jeden, jedyny świat. I słuchajcie, jest logo ekipy i jest opisany dom ekipy w Minecraft. Co oznacza, że możemy się spodziewać albo starego domu, albo tego, którym aktualnie mieszkałem, albo może w najlepszym przypadku jakiegoś przyszłego domu ekipy, który może kiedyś się nim właśnie stanie. No nie wiem, co tam powinno być, ale oczywiście to sprawdzimy. Więc ja nie przedłużam, ja wchodzę na świat. Mam nadzieję, że spotkamy tam coś może z przyszłości. To by było w ogóle, to by było najciekawsze, gdybyśmy spotkali coś z przyszłości. No i słuchajcie, jesteśmy... Co to jest za miejsce? Okej, jestem wysoko nad ziemią, to widzę. Tam coś jest, tam już widzę, że coś jest. Okej, czyli coś tam mamy. Pytanie, co to dokładnie jest, to się zaraz przekonamy. Ale jest noc i jesteśmy w jakimś szklanym czymś na wysokości. Wydaje mi się, że wpadniemy do tej wody, jak tu wyskoczymy. Nawet tak idealnie, to jest chyba wymierzone. To jest ogólnie mega dziwne, bo nie wiem, co tutaj, dlaczego tak jest. Ale dobra, uwaga, nie, no po prostu skaczemy na dół, bo chyba nie ma co. Teraz wpadnę, to na pewno wpadnę, dobra. Czyli przeżyjemy, okej, świetnie, dobra. Tu jest od razu jakiś budynek, który by wskazywał na to, że... Coś by to miało być. Pytanie, czy to jest ten dom ekipy? Jeżeli to jest ten dom ekipy, no to troszkę śmiesznie. Ale dobra, okej, jest mapa jakaś. Czekajcie, rozwalmy to. Mam nadzieję, że możemy tędy przejść. Jest mapa. Pytanie, do czego ta mapa będzie prowadzić? Ej, jestem mega ciekaw. Dobra, wchodzimy tu i tak. Okej, tu jest logo ekipy. Okej, i teraz, czy to jest ten dom ekipy? Ej, to może być dom ekipy. Tu obok jest jakaś wioska, czyli możliwe, że... Możliwe, że to jest jeden z domów i tam może dalej coś jest więcej. Może to jest osiedle ekipy. Jakby to było osiedle ekipy, to już w ogóle byłoby super. Dobra, weźmy tą mapę i po prostu pójdźmy w tamtą stronę. Ja widzę, że nasza kropka jest w prawym górnym rogu, więc musimy iść na południowy zachód. Czyli S-E. Czyli tam jest E. Czekajcie, to muszę tak, musimy zobaczyć. Tam jest S, tam jest E, czyli musimy iść w tamtą stronę. Okej, tak? Dobrze to rozumiem? Czekajcie, ja jestem... Musimy iść wschód... Wschód jest na prawo, czyli tutaj. Czyli to jest... Nie, to my musimy iść na W, bo W to jest... czyli tam. West... Dobra, czyli w tamtą stronę musimy iść. Dobrze, czyli lekko się pomyliłem, ale to tylko z kierunkiem wschód-zachód. Mi się to się zawsze myli. Nie wiem, czy wam też, widzowie, możecie dać znać w komentarzu. W każdym razie musimy przejść przez tą puszczę na pewno, żeby dostać się do tamtego miejsca. Pytanie, czy to będzie bardzo długa podróż, czy nie. W każdym razie nie da się ukryć tego, że znaleźliśmy mapę do domu ekipy, okej? Znaleźliśmy mapę do domu ekipy, co oznacza, że to już jest jakiś sukces. Teraz pytanie, czy będziemy iść tam mega długo, czy nie. Ja wiecie co? Ja sobie przygotuję jakieś podstawowe narzędzia, bo nie wiem, jak długo będę iść, a przydałoby się też mieć tutaj cokolwiek, żeby móc, nie wiem, jakieś, nie wiem, zabić te świnie chociażby dla żarcia, czy coś tego typu, czy chociaż zrobienie pochodni, bo jest ciemno mega i tu mogą być moby gdzieś, więc ja bym, wiecie, bardzo chciał coś takiego sobie tutaj ogarnąć. Takie podstaw, wiecie, nie będziemy się jakoś rozczulać nad tym, tak do kamiennych rzeczy maksymalnie, tyle nam powinno tego wystarczyć, tak swoją drogą, na to, żeby zrobić w kamienne. I tu jest chyba nawet zejście, o właśnie, idealnie mamy zejście do jakiejś kopalni, więc możemy tutaj ogarnąć właśnie taką sytuację i sobie ogarnąć na szybko jakiekolwiek narzędzia. Z tego powodu, że nie wiem, co nas tam czeka i te narzędzia mogą nam się przydać do jakichkolwiek włamów ewentualnie do tego domu, czy tak naprawdę czegokolwiek, więc fajnie by było jednak coś ze sobą mieć, więc weźmiemy sobie, ogarniemy wszystkie podstawy tak naprawdę. Dobra, weźmy sobie na razie, zróbmy się kierę i kilof. Ja chciałbym znaleźć tutaj węgiel, proszę, jest tu węgiel, nie ma węgla naprawdę, jest tak ciemno totalnie, widzowie, ja przepraszam, że wy nic nie widzicie, ale nie mam na to wpływu, nie mam niestety pochodni żadnej. Wezmę, zbiorę więcej tego kobla, żeby mieć już na przyszłość. Tym kamiennym kilofem oczywiście to zbiorę, wyrzucę ten drewniany, bo już nam nie będzie potrzebny. Biorę ten crafting i lecimy w takim razie zobaczyć, co jest dalej, a przy okazji zabić sobie kilka zwierząt, żeby mieć żarcie. Jest środek nocy, więc ja mam nadzieję, że to chwilę mam... Ej, jest wioska. I tam też jest wioska na mapie. Okej, ruszyliśmy się, czyli to jest chyba ta wioska, to jest raczej ta wioska. Okej, tu będziemy mieli żarcie z tej wioski, więc już sobie też ogarnijmy to w takim razie. Róbmy szybko, tu są patyki, tu, tak, i zróbmy sobie jeszcze... jedno narzędzie, czyli łopatę. I robimy coś takiego. Okej, mamy tutaj wszystko przygotowane i jest świetnie. I możemy dzięki temu zdobyć chleb, co nam powinno wystarczyć na całą tą naszą przygodę tutaj. I będziemy mogli, prawda,
pozwiedzać, co tutaj tak naprawdę się kryje. I teraz tak, w którą to jest stronę? Jakby tu jest ta wioska, chyba idziemy w dobrą, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to właśnie tutaj gdzieś ma być. Jest, jak to się nazywa, kowal. Więc lecimy do kowala zabrać, to będzie dobry wstęp. Oj, mamy pochodnie. To, tego nam trzeba było, dobra. I wow, mamy już spodnie od razu, dobra. Czyli to jest to, na co czekałem. Robimy sobie jeszcze na szybko to żarcie tylko. I mam nadzieję, że zaraz znajdziemy ten dom. On tu gdzieś powinien być w pobliżu, tak mi się wydaje. Więc zaraz sobie to ogarniemy. Ja założę sobie na szybko tutaj spodnie. Ogarnę sobie ekwipunek. Mamy żarcia mnóstwo, więc to nam powinno wystarczyć na razie. Robimy tak, miecz weźmiemy sobie tutaj, a może się nam przyda i lecimy oczywiście do tego domu ekipy. Dobra, czekajcie, to wydaje mi się, że gdzieś w tamtą stronę to jest dalej, tak jak się... Okej, to jest to! Znalazłem dom ekipy, ej, co jest grane? To jest tak, to jest to, bo ja widzę na mapie, że jesteśmy nawet obok tego. Ja nie mogę, dobra, czekajcie, musimy tam iść powolutku. Dobra, mapa już nam nie będzie potrzebna, więc mapę na razie odłożę tutaj. Ja bym chciał sobie zabrać do ręki właśnie pochodnie, żeby mi cokolwiek przyświecało. Tu jest jakiś... Tam jest żelazo, byśmy mogli też je zabrać, by się nam mogło przydać jakoś. Ale to może kiedy indziej, dobra, czekajcie. Ogarnijmy, o co chodzi, tu jest jakby taka... To jest tak jakby ulica i wiecie co? Ja mam podejrzenie, że to nie do końca, jakby, bo to bardzo dziwne miejsce, w którym stoi ten dom ekipy. On teoretycznie powinien być w jakimś innym miejscu, na przykład, nie wiem, powinno być osiedle domów, albo być jakieś inne domy. To jest taki jakby pojedynczy i to wygląda trochę jak taki wycinek z jakiegoś miasta. Wydaje mi się, że to, co tutaj mamy, to jest tylko dom ekipy, ale może z czasem uda nam się odnaleźć miejsce, w którym będzie więcej, że to jest tylko jakby taki urywek tego, co więcej prezentuje miejsce, w którym taki dom ekipy stoi, ale to jest ewidentnie dom ekipy. Znaczy, no, nie wygląda jak dom ekipy, chociaż troszkę podobny jest, ale zobaczymy, jak jest w środku, czy to na pewno jest ten, czy to jest jakiś inny. Szczerze mówiąc, ciężko mi teraz stwierdzić, w każdym razie jakieś tam podobieństwo jest. Dobra, uwaga, włammy się w takim razie do środka jakoś. Mamy... Czy tu jest rower? Czy tu jest... Naprawdę, da się... Nie mówcie, że się da... Nie! Nie! No... Rower Minimajka, widzowie! Jażdżę na rowerze Minimajka... Ej, co jest? Rower Minimajka, porzuciłem go. Nie, dobra, rower Minimajka się nie chce zatrzymać. Dobra, zatrzymał się. W każdym razie, dobra, ogarnijmy moc. O kurde, są kamery, dobra, musimy uważać na kamery w takim... Kurde, tam są znowu kamery. Ja nie mogę, dobra, trzeba uważać na kamery. Chociaż wyglądają jakby nie działały, bo są wszystkie na wprost, więc może nie działają. Okej, włammy się w takim razie normalnie, po cichaczu wchodzimy. Kolejna kamera, dobra. Cały monitorowany jest ten dom ekipy. Bez... O kurde, tam jest jakaś fura, tam jest. To jest ewidentnie garaż. To będzie... Tam jest kolejny rower. Dobra. Czekajcie, powolutku. Ogarnijmy po kolei, co my tutaj mamy. Mamy tak. Schody na górę. To wygląda trochę jak dom ekipy. To jest troszkę w innym ułożeniu. Ten stary dom ekipy, tam było takie schody. To trochę wygląda tak. Troszkę jest jakby... Nie do końca, ale gdzieś tam, kurczę, jest jakieś podobieństwo w tym wszystkim. Tam też była taka szyba na górze, były schody, tam jakieś taki... Tam były pokoje, więc zobaczymy, czy tam też będą pokoje. W każdym razie ogarnijmy, co my tu mamy. Tu jest salon jakiś łączony z kuchnią, okej. Okay. Mają szachy. Da się zagrać... Nie! Da się zagrać w szachy? Nie! I co, i teraz muszę czekać na czyjś ruch inny? Ale nie mam z kim zagrać, a nie mogę ruszać czarnymi. Okej, czyli to jest dla drugiego gracza, jakby to ktoś był, możemy zagrać w szachy. W Minecraft, można zagrać w szachy w Minecraft, czajcie bazę. Dobra, tu są jakieś, dobra, mikrofalówki, jest jakiś telewizor, jest zegar, który w ogóle czas leci. Normalnie piekarnik mogę otwierać. Ej, co jest grane? Tu jest włącznik światła, co jest grane? Ej, dobra, znaleźliśmy... To nie wiem, co to jest, ale to jest totalnie mają też tutaj telewizor, okej, czy tutaj coś więcej kryje jeszcze? Tu jest jakiś taki ładny nawet ten stolik taki ze szkła, mi się nawet podoba. Nawet mi się podoba, nie będę ukrywał. Jest fajny, tylko czekajcie, ogarnijmy, co my tutaj mamy, co tutaj kryje to miejsce przed nami. Tutaj już za bardzo chyba nic. Mają basen i to na dworze! Na dworze, taki zabudowany na dworze! Ej, to jest niesamowite. I tam coś jest na górze, tam jest piętro, dobra, tam pójdziemy. No basen dosyć głęboki, nie będę ukrywał. Czy on coś kryje? Chyba nic nie kryje, żadnych ciekawostek śmiesznych. Ale dobra, zwiedźmy jeszcze ten garaż, jestem mega ciekaw tego garażu. Ej, tu mają jakieś akwarium czy coś. Czy to jest dla kameleona? Oni mieli kameleona i to pod schodami go mieli! Ej, to wszystko się jakby zgrywa w całość. Mieli kameleona w starym domu pod schodami i teraz tu mamy znowu jakieś akwarium pod schodami. Ej, to jest podejrzane. I tu mamy znowu jakiś wóz, tym wozem się raczej nie da jeździć. To w końcu Minecraft, ale kto ma takie kurde, takie kurcze, że tak to ujmę, Ferrari? Nie Ferrari, to by trzeba było jak to nazwać? To jest Formuła 1, wiecie, te klimaty właśnie. Ej, dobra, to jest pewnie Krzycha, bo Krzychu lubi takie rzeczy. Dobra, pójdźmy na górę, zobaczmy, co się kryje tutaj na górze w takim razie. Wstał dzień, więc jest ten, dobra, tam jest jakaś tabliczka, dobra, zaraz przeczytamy. Ej, ale mają widok, nie?
Jaka szyba! Co jest grane? Dobry widok, dobry widok. Dobra, idziemy w takim razie zwiedzać, co tutaj jest po kolei. To jest tak. Krzychu Murciks? Oni nie są razem przeszli, co? Czy to jest jakiś uniwersum, w którym Krzychu i Murciks są razem? Ej, dobra, nie wiem, nieważne. Wchodzimy... Ale łazienka, co jest? Grzejnik normalnie, dwie pralki, no bo w końcu ekipa dużo prania robią. Jakieś zlewy i inne takie. Luje mu je dzikie węże. Ale, dobra, kurde, siadłem na kibel, nie? Normalnie stolca walimy teraz i spłukuję... Jeszcze spłukać wodę mogłem, co jest grane. Ej, dobra, mamy też jakiś... O kurde, wlazłem sobie do wanny. Ej, jak ja to... No normalnie, czulujemy bombę w wannie ekipy. Co wy na to, widzowie? Normalnie jeszcze... O, nie! No da się jeszcze wodę puścić z tego. No to jest niesamowite. A da się wyłączyć. A to jest jakiś boiler na jakąś, na ciepłą wodę pewnie. No dobra. Okej. To jakby bardzo mi się podoba. Jakby, powiem szczerze, łazienka robi wrażenie, robi wrażenie. Przejdźmy... O kurczę, miałem jakiegoś laga. Przejdźmy dalej. Dobra, przejdźmy do tego Krzycha i Murciks. To jest ciekawe. Tu jest jakby... Pokój jest dwuosobowe łóżko dla Krzycha i Murciks, co jest grane. Czy to jest jakiś uniwersum, w którym oni są jednak razem? Ej, dobra, to jest dziwne. Tu jest jakby... To wygląda jak kobiety mają takie, wiecie, takie swoje... Co się jakoś nazywa? Toaletki? Na to się mówi? Toaleta dla mnie to jest po prostu miejsce, do którego się sra. No ale okej. To się nazywa jakoś toaletka. Chyba tak to nazywają. Nie pamiętam, nie wiem, w sumie nie znam się, tylko możecie napisać w komentarzach, bo tu sporo dziewczyn mnie ogląda. To będziecie wiedzieć, jak się nazywa takie miejsce, gdzie się kobieta maluje. Chyba toaletka, ale nie jestem pewien. No dobra, nieważne, w każdym razie są też szafki. Trzeba przeglądać szafki, czy coś w szafkach się nie kryje przypadkiem. Bo może coś tu będą mieli. Jest 9:30, okej, tu mamy jakiś duży balkon. Okej, rozumiem, bardzo, bardzo ładne widoczki, ogólnie bardzo ładny, ładny balkon. Ale przejdźmy do następnego, dobra, to był pokój Krzycha i Murciks. Ale nic tutaj ciekawego nie znaleźliśmy. Tu jest kolejny mini Mike. Przecież mini Mike ma dziewczyny, dlaczego tu jest sam mini Mike napisany? Ej, o co chodzi? Jak ona ma, o, jak ona ma chyba na Paulina na imię? Podmieniamy to, uwaga. Mini Mike. O kurczę, o nie, zminimalizowałem sobie Minecrafta, co jest? Jeszcze raz, o, teraz wróciło wszystko do normy, wróciło do normy. Mini, Mike i Paulina. Ona ma chyba Paulina, nie pamiętam. Ale jak nie, to mnie poradźcie, widzowie, to wrócę to poprawić. Ale tutaj też nic nie ma w szafkach. Dobra, są kolejne szafki tu nocne. Jest 10:00, ale szybko ten czas leci. Tu znowu jest to... Ej, te pokoje są strasznie podobne. To trochę wygląda tak, jakby się jeszcze nie wprowadzili. Ale jest już jakby podpisane, czyli tak jakby już mieli wybrane następne mieszkanie i coś takiego. Freeze i Versof. Trąba i Marcysia, dobra, wchodzimy do Trąby i do Marcysi. Patrzymy znowu na szafki, czy tutaj coś jest, co by mogło być, jakieś sekrety. Ej, nie, no puste jest. To tak jakby się tu jeszcze nie wprowadzili, ej, to jest trochę ten. No i dobra, Freeze i Versof, to musi być najlepszy pokój w tym mieszkaniu. No, nie wytrzymałbym, jeżeli byłby to najgorszy pokój, naprawdę. Jeszcze, wszystkie są na tej jednej ścianie i ten jeden jest na innej. To aż się prosi o to, żeby to był inny pokój. Dobra, uwaga, wchodzimy. No oczywiście, że inny, o wiele lepszy. Dobra, tu patrzę, nawet dwa krzesła i tu nie ma toaletki, tu jest po prostu taki gościnny. Dobra, jest 11:00 prawie godzina i teraz tak, przejrzyjmy wszystkie... Okej. Dobra, zobaczmy, o co chodzi, weźmy książkę, tu jest jakaś wiadomość. Wujek Łuki się wyprowadził, zajmuje się tajnym biznesem, który pomnoży nasz majątek stokrotnie, ej co? Co jest grane? Dobra, czekajcie, odkładamy to tu. Czy to jest jakby dom ekipy, w którym mieszka jakby na razie tylko wujek Łuki, bo on tutaj pomnoża majątek? Ej, może tak jest, może oni tu tylko przyjeżdżają, żeby tak sobie ponocować, mają te pokoje? Może to nie jest oficjalnie dom ekipy, ale oni może tutaj mają jakieś, nie wiem, może tu, no może tutaj są jakieś poukrywane rzeczy, o których my jeszcze nie wiemy. Dobra, czekajcie, tej szafki jest... Nie! Nie, no broń ma normalnie w szafce pod koło łóżka. Co jest grane? Jeszcze powiedzcie, że strzela, czekajcie. Znajdźmy sobie jakiś tam cel jest. Uwaga. Uwaga. O! Nie! To się nie dzieje naprawdę! Owca! Ja pierdzielę, co jest grane? Dobra, nie, odkładam to. Nie chcę tego mieć w ręce w ogóle. Co jest grane? Dlaczego? Co jest... Mają broń normalnie tutaj... Dobra, ja stąd uciekam, widzowie, to mnie przerosło w tym momencie. Nie wiem, czy tu jest... Ała! O kurczę, prawie sobie zgirę złamałem, dobra. Nie wiem, czy, co tutaj jest poukrywane, ale strzeliłem kilka razy bronią, co nie zapowiada się dobrze. Ja biorę ten rower, kradnę ten rower i stąd uciekam. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Dajcie mi znać, co myślicie o tym domu ekipy i czy to na pewno nie... Czy to są jakieś jaja, czy co, czy może oni faktycznie coś ukrywają. I może dajcie, nie wiem, jakieś propozycje, co powinniśmy tutaj sprawdzić, to może zrobimy kolejny odcinek, w którym zobaczymy, co tak naprawdę kryje ten
ten dom. A ja tymczasem wam bardzo dziękuję, widzimy się na następnym odcinku. To co tam się dzieje, to są naprawdę dziwne i powalone akcje. Ekipa mnóstwo ukrywa rzeczy, no nie jest kolorowo. W każdym razie dziękuję wam bardzo, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, pa pa.